naszyjnik z pereł. Ogromna pokusa dla pań i zmora mężczyzn, którzy chcieliby spełnić marzenia swoich dam. Rzecz niezwykle drogocenna, ale czy zastanawialiście się, czym naprawdę jest perła? Spójrzmy prawdzie w oczy. Twardy, kulisty, gładki i mieniący się odcieniami bieli przedmiot to nic innego jak skamieniała gruda węglanu wapnia, która powstała we wnętrzu mięczaka. Perła powstaje, kiedy między muszle a ciało mięczaka dostanie się ziarno piasku. Jego organizm zaczyna produkować wapienną substancję zwaną macicą perłową, która zastyga wokół piaskowego intruza. W ten sposób tworzą się kolejne narastające perłowe otoczki, które w finale dają piękną perłę. Może i piękny taki kamyk, ale czy naprawdę trzeba za to tyle płacić?